Chińczycy opracowują rywalkę łuku. Nowy rodzaj broni, kusza, powstał w starożytnych Chinach około 550 roku przed naszą erą. Jak się sądzi, jego prekursorką była pułapka myśliwska, w której stosowano ułożony poziomy łuk. Chińczycy opracowali wiele różnych rodzajów kusz i sposobów ich napinania. Niektóre miały strzemie służące do przytrzymywania stopą podczas naciągania cięciwy. Później do tego celu wykorzystywano korby, ponieważ ludzie nie mieli dość siły, by wykonać to zadanie. Około 100 roku naszej ery wynaleziono kuszę z celownikiem oraz kuszę wyposażoną w magazynek bełtów. W momencie wystrzelenia jednego na jego miejsce wpadał drugi. Stosowano także bełty zatrute. Kusza zapewne zawędrowała do Europy z Chin za pośrednictwem Greków i Rzymian. Nawet niewyszkolony żołnierz mógł za jej pomocą zranić lub zabić rycerza w zbroi. Kusze rozpowszechniły się na zachodzie w X wieku naszej ery i używano ich na zachodzie w X wieku naszej ery i używano ich powszechnie przez całe średniowiecze. Wilhelm Zdobywca sprowadził je do Anglii w 1066 roku, ale za panowania Edwarda I 1272-1307 miejsce kuszników zajęli walijscy łucznicy. Wielu uważało kuszę za broń nieludzką, pozbawioną finezji i stosowaną przez ludzi bez honoru. W 1139 roku, podczas II Soboru Laterańskiego, papież potępił używanie kusz w wojnach innych niż z niewiernymi. W dzisiejszych czasach strzelanie z kuszy służy głównie celom rekreacyjnym. W niektórych krajach nadal dozwolone jest polowanie przy użyciu tego narzędzia, na przykład w kilku stanach USA, jak również w wielu państwach azjatyckich, i afrykańskich oraz na terytorium Australii.